Jest z nami Grzegorz Sawicki, opolski radny i były wicemarszałek odpowiedzialny za kulturę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Grzegorzu, gdy rok temu obejmował pan tę funkcję, no ponad rok temu, no to od razu został pan rzucony na taki najtrudniejszy front. Front kulturalny, gdzie jak się okazało, ciężko było związać koniec z końcem. No przyznaję, łatwo nie było, dlatego że... Jak pan na wstępie zauważył, że jednostki kultury nasze samorządowe no, cały czas cierpią na brak pieniędzy, na ich funkcjonowanie. Ale ten brak pieniędzy nie wynika z tego tytułu, że samorząd, województwo czy marszałek jest taki niedobry, że nie chce dać, tylko on wynika z sytuacji, w jakiej znalazł się samorząd. W ubiegłym roku to była sytuacja związana z obcięciem subwencji wyrównawczej, tego tak zwanego janosikowego. To nas zaskoczyło. Jeszcze inne rzeczy się nałożyły na to, zmniejszone podatki z CIT, więc poziom finansowania tej kultury musiał być radykalnie zmniejszony. No to spowodowało oczywiście, że tych pieniędzy brakło na funkcjonowanie, na podstawowe rzeczy, na kosztów stałych, takich związanych z administrowaniem tymi jednostkami. No i niezadowolenie pracowników, niezadowolenie dyrektorów, którzy tym zarządzają. No, ten CIT jest mniejszy w porównaniu do lat 2007-2008. Tak. Dokładnie już nie pamiętam tych sum, jakie były w naszym regionie, ale wówczas on był większy. Jeżeli ten CIT nadal będzie spadał, to ktoś będzie musiał sobie odpowiedzieć, czy stać na utrzymanie tylu instytucji, czy też nie. No, ktoś będzie musiał podjąć tę decyzję. Nie będą te instytucje funkcjonowały od tak sobie za te pensje takie minimalne. Bardzo ciekawe pytanie, jak najbardziej. Takie pytanie my jako samorząd województwa zadawaliśmy sobie, jako zarząd województwa również, ale nie pod kątem, czy one mają funkcjonować, czy być, czy nie, tylko być na pewno, tylko czy w takiej skali mają funkcjonować. Stąd jak przyszedłem, objąłem swoje urzędowanie, zrobiliśmy w każdej jednostce audyty. Co można jeszcze, na czym jeszcze można zaoszczędzić? Co można jeszcze zmienić? Czy organizacyjnie, czy w zarządzaniu, czy w funkcjonowaniu? I pojawiły się takie działy, które wdrożono i jak gdyby zmniejszono koszty funkcjonowania jednostek, czy w teatrze, czy w filharmonii. No w muzeach już nie bardzo było z czego ciąć, bo tam ten program restrukturyzacji już przebiegał wcześniej i rzeczywiście tam już nie było za bardzo z czego ciąć, więc ustaliliśmy pewne poziomy, realne poziomy, na których te jednostki powinny funkcjonować. I co bardzo ważne, bo jednak, jak mawiał towarzysz Lenin, najważniejsi są ludzie, najważniejsze są kadry, wymieniliście szefów tych jednostek. Wymieniliśmy szefów, bo też nie ukrywam, że zarządzanie, dobre zarządzanie jednostką to jest dyrektor. Dyrektor decyduje o wydatkowaniu pewnych środków, które są. Po prostu dostaje tyle i musi tymi środkami dobrze gospodarować. Musi zadbać przede wszystkim o ludzi, którzy tam pracują, o jednostkę, o repertuar. Jeżeli się na przykład mówimy o teatrze, jeżeli mam pieniędzy określoną ilość i stać mi na zrobienie tam 4 czy 5 premier w ciągu roku, no to po prostu tyle robię. A jeżeli mnie stać na 10, no to robię 10. Mówiąc w ostatnich latach o instytucjach kultury, cały czas mówi się o cięciach. No a gdzieś jest ta ściana. No i co wówczas, jeżeli już nie da się zaoszczędzić? No, na razie cięcia się skończyły. Chciałem zauważyć, że w ubiegłym roku udało się nawet poprzedni dyrektor w teatrze imienia Jana Kochanowskiego, pan Konina, zaciągnął dosyć spory kredyt na funkcjonowanie, bo nie umiał sobie poradzić z tymi finansami. Zaciągnął kredyt. My jako samorząd województwa spłaciliśmy ten kredyt. W tym roku urealniliśmy koszty funkcjonowania tych jednostek i dołożyliśmy tyle, żeby było na funkcjonowanie plus na działalność, którą prowadzą, i to było w uzgodnieniu z dyrektorami, więc póki co te minimalne rzeczy są zapewnione. Co będzie dalej, tego nie wiem, bo samorząd województwa wziął na siebie duże zobowiązanie wobec jednostek kultury, bo zapewniliśmy w kontraktach, które podpisaliśmy z dyrektorem, te minimalne poziomy finansowania, że to mają zapewnione, że mniej nie będzie. I to jest bardzo duże zobowiązanie samorządu marszałka, dlatego że my nie wiemy, jaka będzie perspektywa rozwoju województwa. Spadną podatki i co wtedy? No samorząd województwa będzie miał dosyć trudne zadanie, ale no niestety podjęliśmy się tego, takie zobowiązanie padło i będziemy się na pewno starali tego dotrzymać. To znaczy tak, dyrektor instytucji kultury, jakiejkolwiek, podlegającej marszałkowi, śpi spokojnie, gorzej z tym snem jest u marszałka. No na pewno gorzej. W tej chwili te role się odmieniły, my się postawili na kulturę, że będziemy dbali o nasze jednostki. W tej chwili marszałek, czy skarbnik województwa, czy my jako samorządowcy z niepokojem patrzymy na sytuację, która się dzieje tam, ta makroekonomiczna w województwie opolskim. Czy ten podatek będzie nam spadał, czy też nie. Na razie prognozy są takie, powiedzmy, porównywalne z ubiegłym rokiem, więc myślę, że mówiąc hasło znane, damy radę jakoś.
damy radę. Tak, jest, były też podwyżki dla pracowników, tak. Niewielkie, ale jednak. Znaczy te podwyżki udało mi się wprowadzić właśnie na koniec to 2 maja, pamiętam, to jest przez ostatni dzień mojego urzędowania, był zarząd, gdzie już wcześniej przygotowany był plan możliwości podwyżek, już nawet na koniec roku planowaliśmy te podwyżki dać pracownikom, ale doszliśmy do wniosku, że najpierw spłacimy kredyt zadłużenia, bo to wisiało tam ta hipoteka na tarczy, teraz daliśmy te podwyżki. To nie są jednorazowe. Dyrektorzy o tym wiedzą i pracownicy wiedzą. Dostali pulę pieniędzy na podwyżkę dla pracowników od 1 lipca do końca roku i w następnych latach po kolei te podwyżki będą realizowane. Załóżmy, jest rok 2021, kończy się unijne finansowanie, taki poziom jak to jest obecnie. Co wówczas? Znaczy, jednostki kultury z tego finansowania aż tak wiele nie korzystały, szczerze mówiąc. Jeżeli mówimy o rozbudowę, to modernizacja, mamy Filharmonia. One w zasadzie oprócz Teatru im. Kałnowskiego, te rzeczy inwestycyjne są już na jakimś tam poziomie i wydaje mi się, że jakichś takich remontów większych i modernizacji inwestycji raczej nie, więc tutaj te pieniądze unijne aż tak bardzo nie będą potrzebne. Bardziej bym się martwił, co będzie z budżetem województwa, kiedy braknie pieniędzy unijnych. Tu bym się na tym zastanawiał. A czy jednostki kultury tego korzystają, to akurat nie jest jakimś większym problemem. A nie będzie takiej sytuacji, że jednak samorządy z naszego regionu będą musiały się dokładać chociażby do funkcjonowania filharmonii czy teatru? No Opole troszkę dokłada. Tak, no, bardzo się cieszę też, bo w ubiegłym roku i na ten rok pan prezydent Opola po rozmowie doszedł do wniosku, że to są jednostki teatrzy, filharmonia czy muzea. To są jednostki, z których korzystają mieszkańcy Opola i dołożył się w kwocie w ubiegłym roku 600 tysięcy, w tym roku 500 tysięcy. I to bardzo wspomogło, poprawiło jak gdyby repertuar czy ofertę tych jednostek. Panie radny, kilka lat temu, może nawet nie kilka lat temu, pojawił się pomysł powołania Wojewódzkiego Domu Kultury. Ten pomysł znikł, czy jest... Znikł, tak. Ten pomysł znikł, no po prostu nie stać jest nas na prowadzenie Wojewódzkiego Domu Kultury, chociaż potrzeba jest. Jest potrzeba, bo rzeczywiście takiego w większości województw takie domy kultury funkcjonują. W naszym województwie nie ma. My staramy się to zastępować taką aktywnością Departamentu Kultury i Sportu, który jest jedną z jednostek Urzędu Marszałkowskiego. To on jak gdyby przejął na siebie tą rolę takiego kreowania czy współpracy z domami kultury z województwa. To się w jakiś sposób udaje, chociaż jakby był Wojewódzki Dom Kultury, to byłoby lepiej. Z czego się bardzo cieszę, to muszę powiedzieć. Udało się w tym roku pozyskać środki z programu Bardzo Młoda Kultura. Taki program stworzyliśmy, Edukacja Kulturowa Opolszczyzny. Jest Muzeum Śląsko-Polskiego, jest jak gdyby tym liderem. Prowadzi i w ramach tych środków będzie możliwa taka bardziej ścisła współpraca z domami kultury, czyli diagnoza najpierw, a później współpraca, wydatkowanie środków. I to jakby jest jakaś taka namiastka takiego wirtualnego domu kultury. Wspomniał pan o tym planie, który przygotowaliście jako zarząd województwa. Czy inne samorządy, te mniejsze, także będą musiały działać w oparciu o tego typu plany? Finansowania kultury i finansowania instytucji kultury. Ja myślę, że tak. No, każdy samorząd liczy swoje pieniądze i na domy kultury pieniądze zawsze były. Te domy kultury to są naprawdę bardzo, bardzo aktywnie działające. Ja sobie nie wyobrażam, żeby samorządy lokalne na te domy kultury nie przeznaczały środków. Grzegorz Sawicki, były wicemarszałek regionu, także radny wojewódzki, był gościem dzisiejszej Loży Radiowej. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Jest problem. Temat dnia w Loży Radiowej.